Czy wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Tak, to jest święto patrona szkoły Franciszka Sędzickiego. Czy mógłbyś nam coś o nim powiedzieć? Urodził się w 1882 roku w Rotenbargu, zmarł w 1957 w Gdańsku. Ogólnie był działaczem kaszubskim, pisał dużo czasopism. Czy wiesz, że to jest Franciszek Sędzicki? Franciszek Sędzicki to jest na pewno patron naszej szkoły. Taki razie wiesz, jak jest dzisiejszy dzień? No, dzisiaj jest dzień patrona szkoły, a ty nie wiesz? Co wiesz o naszym patronie? No, jestem teraz bardzo zestresowana i nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie. Proszę. No, wiem, że urodził się w 1882 roku w Rotenbarku i walczył w wojsku w Prusie i uczył się tu w Kościerzynie. To masz bardzo dużą wiedzę, jak widzę. Co jest organizowane w ramach dzisiejszego dnia? No, mamy apel i organizuje go pani Jankowska i konkurs o naszym patronie, nie jej, i jeszcze klasa języka kaszubskiego zorganizowała przedstawienie pod tytułem Mądry Świadek. No, ale jeszcze jest taki myk, nie, że zrobiliśmy też kabaret po kaszubsku, nie? Hello! Że... Teraz będzie? Oczywiście, będę Mariolką, nie, w spa. Także spoko. I jeszcze ludzie z drugiej gimnazjum zorganizowali pokaz mody kaszubskiej. No, to będzie co oglądać. Zaczynamy apel. Dzisiejszy apel poświęcony jest patronowi naszej szkoły, czyli Franciszkowi Sędzickiemu. Jest to święto szkoły, które w tym roku ma taki szczególny charakter, dlatego że podzieliliśmy go na dwie części. Jest ta część, w której wy uczestniczycie teraz, tutaj wszyscy uczniowie klas od 4 do 3 klasy gimnazjum. W czasie tego apelu króciutko przypomnimy znany wam już życiorys Franciszka Sędzickiego, tym razem w takiej nowszej formie, zupełnie nowatorskiej, przygotowanej przez panią Alinę Cyrzon. Wysłuchacie pieśni, które przygotował nasz zespół wokalny pod kierownictwem pana Mariusza Olszewskiego. Rano już odbył się konkurs wiedzy o Franciszku Sędzickim, patronie szkoły, zorganizowany przez panią Aleksandrę Grzyb. Później jeszcze będą takie bardzo oficjalne uroczystości, w których niestety ze względu na to, że nasza sala gimnastyczna nie jest zbyt obszerna, wezmą tylko przedstawiciele klas udział, wszystkich klas, od najmłodszych do najstarszych. Młodsze dzieci w swoich klasach organizują urodziny Franciszka Sędzickiego, czyli różnego rodzaju gry i zabawy związane właśnie z Kaszubami, z twórczością Franciszka Sędzickiego, z jego baśniami przede wszystkim, które tworzył, bo to literatura dla dzieci najmłodszych. Apel tu nie bez przyczyny odbywa się na tym korytarzu, ponieważ tutaj mamy popiersie naszego patrona szkoły. Tutaj także w 2012 roku mieliśmy obchody w naszej szkole nadania imienia Franciszka Sędzickiego Gimnazjum, bo wcześniej nasza szkoła podstawowa tylko miała imię Franciszka Sędzickiego. Od 2012 roku mamy nowy sztandar, który także tutaj wisi. I jak gdyby jesteśmy już teraz szkołą, która i gimnazjum, i szkoła podstawowa ma imię Franciszka Sędzickiego. Co jeszcze? Dzieje się tutaj mnóstwo różnych rzeczy. Jak widzicie, młodzież chodzi w strojach kaszubskich, wszyscy mają jakieś elementy kaszubskie w swoich strojach, bądź kotyliony, bądź jakieś elementy stroju kaszubskiego. Barwy kaszubskie dominują, ponieważ jest to święto takie kaszubskie u nas, bo jak wiecie, Franciszek Sędzicki był poetą i działaczem kaszubskim. Możecie także przy okazji święta skorzystać z kiermaszy, które są tutaj organizowane, kupić sobie coś słodkiego, coś wypić, żeby podtrzymać świąteczny charakter tego dzisiejszego dnia. Już teraz oddaję głos pani Alinie Cyrzon, która rozpocznie ten apel od hymnu szkoły. Franciszek Sędzicki jeszcze oprócz tego, że pisał, to jeszcze bardzo ładnie rysował i swoje książki, baśnie kaszubskie chociażby ilustrował sam. W szkole też mieliśmy rękopis, nie wiem gdzie on się zapodział, ale był rękopis jednego z utworów Franciszka Sędzickiego i pewnie gdzieś w archiwum można by go znaleźć.
Dobrze, a my tutaj przygotowaliśmy, żeby was aż tak bardzo nie zanudzić biografiami, bo to zazwyczaj jest nudne, że kiedy się urodził, kiedy umarł, co w międzyczasie zrobił między tymi dwiema datami. To zrobimy tutaj troszeczkę taką wersję inną. Te dwie plansze przypominają kaszubskie nuty, bo na zasadzie kaszubskich nut są zrobione. A harcerze są w to zaangażowani, dlatego że Franciszek Sędzicki jest również bohaterem i patronem kościerskich harcerzy, co zaraz zresztą się okaże. Marcin, tutaj jako ministrant, proszę. To Franciszek jest Sędzicki, a to nasza trójeczka. On patronem naszej szkoły i kościerskiego harcerstwa. Harcerstwo kościerskie, szkoła trójka, patron szkoły, Franc Sędzicki, Kaszub wzorowy. 1882 urodzony w Rotenbarg, potem nauka w Kościerzynie, dalej wojsko w pruskiej krainie. Wojsko, nauka, Rotenbarg, harcerstwo kościerskie, szkoła trójka, patron szkoły, Franc Sędzicki, Kaszub wzorowy. 1906 w Gryfie pracę zaczął mieć z Aleksandrem Majkowskim, w tej gazecie wiedli prym z Majkowskim, w Gryfie Kościerskim, szkoła trójka, patron szkoły, Franc Sędzicki, Kaszub wzorowy. 1912 do Grudziądza zawitał, w gazecie grudziądzkiej bajki kaszubskie pisał, jak on miał, szkoła trójka, patron szkoły, Franc Sędzicki, Kaszub. 1920 w Starogardzie zamieszkał, tam gazetę redagował, no i zaczął politykować. Gdański Starogard redagował, politykował, szkoła trójka, patron szkoły, Franc Sędzicki, Kaszub wzorowy. 1923 prace w Słowie Pomorskim, 1927 w Gdańsku znowu życie wiedzie, Słowo Pomorskie w Toruniu, życie znów w Gdańsku, szkoła trójka, patron szkoły, Franc Sędzicki, Kaszub wzorowy. Druga wojna światowa, Franc Sędzicki się chowa, wojna w ukryciu, szkoła trójka, patron szkoły, Franc Sędzicki, Kaszub wzorowy. Intelektualiści, pisarze, osoby takie wykształcone zostały wymordowane przez Niemców. Poza tym Franciszek Sędzicki działał na rzecz Polski, na rzecz Kaszub i tym bardziej był przez Niemców ścigany, można by wręcz powiedzieć. Ukrywał się przez całą wojnę, wędrował po Kaszubach jako właściwie taki bezdomny człowiek. Poza tym podobno był bardzo podobny do swojego brata. I właśnie, dlatego uniknął śmierci, bo można mógł podawać się po prostu za swojego, właśnie, za swojego brata. Zresztą myślę, że tutaj wiecie, bo był konkurs wiedzy o Franciszku Sędzickim i to raczej już pewne fakty są wam znane z życia. Dobrze. Dobrze, dziękujemy. Chór teraz jeszcze coś pięknie nam tu zaśpiewa. Słuchajcie, no Dzień Patrona Szkoły to trochę też i wasze święto, możemy powiedzieć, bo to jest święto całej trójki, ale też uczniów, którzy do tej trójki chodzą. Otóż, myślę, że grono pedagogiczne i pani dyrektor się nie obrażą, jeśli już będę wam życzyć, aby te dni, które spędzacie w szkole naszej, w trójce, bo to jest nasza szkoła, nie tylko szkoła nas, nauczycieli, nie tylko szkoła pani dyrektor i pań dyrektor, ale to jest przede wszystkim szkoła wasza i dla was, żebyście w tej szkole w trójce imienia Franciszka Sędzickiego, żebyście spędzali czas owocnie, na nauce, na zawieraniu przyjaźni, na tym, żeby wam tu było dobrze, żebyście się czuli bezpiecznie i żebyście mieli możliwość i świadomość tego, że tutaj jest miejsce do tego, aby rozwijać się, rozwijać swoje talenty, rozwijać swoją wrażliwość i żebyście w takiej dobrej atmosferze trójki dorastali. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób wam to zapewniamy, a to, że od czasu do czasu wam się dostaje po nosie, to dlatego, że niestety zasługujecie na to. Zorganizowany z okazji obchodów Dnia Patrona naszej szkoły, którym jest wybitny pisarz kaszubski Franciszek Sędzicki. Ale dzisiejsze święto nawiązuje również do Dnia Jedności Kaszubów, który corocznie obchodzony jest 19 marca z okazji zaistnienia pierwszej pisanej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX, która
miała miejsce 19 marca 1238 roku. Miło mi powitać na uroczystości naszych gości. Witam naszego gościa honorowego, pana Józefa Monarczyka, absolwenta pierwszego naszej szkoły Trójki. Pan Józef Monarczyk jest międzynarodowym dyplomatą, długoletnim prezesem Związku Polaków w Niemczech, RODU. Jest też dzisiaj z nami, przyleciał specjalnie z Hamburga. Witam pana Krzysztofa Jarzdewskiego, dyrektora Muzeum w Kościerzynie, Muzeum Ziemi Kościerskiej. Nie ma jeszcze wszystkich gości, ponieważ dzisiaj dzień jest taki wyjątkowy, ale będą dochodzić i pozwolę sobie w międzyczasie powitać. I witam serdecznie pozostałych gości, których może z imienia i nazwiska nie wymienią, ale szczególnie też witam rodziców, którzy zechcieli przyjść. Jest z nami przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Pintera. Dodam tylko, że byliśmy w miniony weekend gośćmi pana Józefa Młynarczyka we Wrocławiu na uroczystości 78. rocznicy ogłoszenia praw Polaków spod znaku Rogła oraz uroczystości, która wpisuje się w rocznicę chrztu, 1050. chrztu Polski. Ja tylko chciałam też, jako tak, jesteśmy dumni z takiego absolwenta, mamy tutaj tych podziękowań bardzo dużo, ale wiemy i te wszystkie wręczymy, tylko pan również wiem, że ma bardzo napięty dzisiaj termin i po prostu chyba nie wychodzi z urzędu. To dla pana takie podziękowania chciałabym zrobić przy wszystkich, tak? Jest pan naszym absolwentem, wierzymy, że wiele dobrego nas jeszcze spotka i wiele wspaniałych chwil będziemy mogli tutaj osiągnąć i się cieszyć razem z panem. Chciałam poprosić tutaj do mikrofonu naszych gości. I tak, poproszę panią dyrektor Halinę Uchman, dyrektora delegatury Kościerskiego Kuratora. Jest wzorem dla nas dyrektorów i dla wielu innych zacnych osób. Pani dyrektor, dlatego do drzewa. Drzewa trwają wieki. Tak? Myślę, że spośród tych wszystkich uczniów, których pani otacza swoją troską, wyrosną dęby tysiąclecia. Poproszę do nas pana Dariusza Męczykowskiego, którego życzliwość jest znana nie tylko na Pomorzu, życzliwość szczególnie dla szkół i dla uczniów. Pan Dariusz Męczykowski jest również dyrektorem szkoły, ale jest też członkiem Sejmiku Wojewódzkiego i działa w dziedzinie edukacji, sportu, rolnictwa. Wiele tych funkcji, panie Dariuszu, aż trudno zliczyć, ale dlatego, że wszyscy wiedzą, że na pana życzliwości, na pana trosce można zawsze polegać. I też pan, za pana zasługą jest tworzenie dobrej atmosfery w szkole, wokół szkół, wokół uczniów i wybiera pan z gorszczu społeczności uczniowskiej te dęby sportu. I za te dęby sportu i za tę przyjaźń chciałam panu dzisiaj też serdecznie podziękować. Proszę teraz do nas pana dyrektora Kościńskiego Domu Kultury, pana Jana Dindlicha. Bardzo proszę. Panie Janie, ta Kościerzyna, którą pan tak umiłował, teraz się panu kłania. Dziękujemy za wszystko, wszak jest pan na pewno przyjacielem szkoły. Prosimy teraz panią dyrektor Biblioteki Miejskiej, panią Gabrielę Bielecką-Homę. Pani dyrektor, dzięki pani wkładowi w rozpowszechnianie czytelnictwa, przygód z autorami literatury dziecięcej, wierzę, że z naszych dzieci wyrosną tygrysy Europy. Dziękuję bardzo za przyjaźń. Dziękuję.
dziękuję bardzo za serce, dziękuję za uśmiech i za życzliwość. Bardzo dziękuję. Poprosimy do nas służby mundurowe. Bardzo proszę. Proszę Państwa, każdy wie, co znaczy bezpieczeństwo. My się cieszymy, jeżeli to bezpieczeństwo zapewniają nam służby mundurowe. Ja jestem zawsze pod wrażeniem munduru, że aż mi mowę odbiera, tak? Proszę nam powiedzieć... Służby brygadier Wiesławski, zastępca komendanta. Dziękuję bardzo za tą gotowość niesienia pomocy. Niejednokrotnie z tej życzliwości mogliśmy korzystać w straży pożarnej. Także serdecznie na Pana ręce składam gorące, gorące podziękowania, bo to jest komfort, bezpieczeństwo w szkole i w otoczeniu, w którym się znajdujemy. Wszystkiego dobrego. Liczymy na dalszą, owocną współpracę. Bardzo proszę na ręce pana Stanisława Kamińskiego, prezesa rejonu dróg w Kościerzynie, złożyć serdeczne podziękowania za całą życzliwość, za wkład, za serce, które czuje się tutaj gospodarzem. Wiecie, jak mi miło jest, jak przyjdzie tutaj do szkoły i mówi: dyrektorko, co ty jeszcze nie masz, a co byś potrzebowała? No kurczę, szkoła zawsze potrzebuje, bo szkoła jest jak kobieta. Tak? Chcę być piękna i trochę kosztuje. Tak? W związku z czym, no nie jest to łatwe zadanie dla pana Stanisława, ale ja jestem, jeszcze wymyśla, nie? Może tak, a jeszcze dziś nie wiem, może ten kolor to był bardziej odpowiedni, a może taka kostka na chodnik, a może jeszcze inna. Także pan Kamiński ma nadzwyczajną cierpliwość dla mnie, tak? Także ja bardzo dziękuję pani Kasiu i na pani ręce. Pani jest pracownikiem firmy rejonu dróg i naszą absolwentką, jak już powiedziałam na wstępie, pełni tam kierownicze funkcje. Ja bardzo proszę o przekazanie tych serdeczności i podziękowań. Jest z nami pan również gość, pan Brzeziński. Ja bardzo proszę naszego gościa, że zechciał nas zaszczycić swoją obecnością. To bardzo miłe, że pan do nas dzisiaj przybył na zaproszenie. Witam serdecznie jeszcze raz. I dla pana również, jako dla przyjaciela szkoły, taki upominek w wykonaniu naszych uczniów. Proszę teraz naszego pana Jana Werę, który jest kierownikiem zespołu i razem z panią Anną. Panie Ado, bardzo proszę, panią Anę tutaj. Proszę państwa, jak zobaczyłam w Wrocławiu, gdzie było spotkanie międzynarodowej elity na jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i 78. rocznicy powstania Związku Polaków, i zobaczyłam te owacje gromkie, nastojąco wśród tej międzynarodowej elity, to rozumiecie państwo, serce moje, myślałam, że wyskoczy do nieba wprost. Taka radość, myśmy się bardzo cieszyli, że i dzieci, pani Anu, na pani ręce, tak pięknie tańczyły, a kapela tak pięknie grała. Dziękuję z całego serca. Jeszcze raz i byłam zaszczycona, że w takim gronie mogłam to wszystko zobaczyć i cieszyć się radością naszych młodych artystów i za to wszystko, co zrobiliście tam we Wrocławiu, za każdy dzień pracy, bo wiem, ile tego kosztuje wysiłku. Serdecznie w tym momencie dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować też pani Beacie, która dzisiaj przygotowała tą uroczystość i która u nas pracuje. Mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Chciałam podziękować nie tylko za pracę na co dzień kształtującą tygrysy literatury, tak? Pani jest nauczycielem języka polskiego, nauczycielką języka polskiego, ale za to, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Dziękuję ci bardzo.